Zielona Kultura to nowy program Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, dzięki któremu wrocławskie instytucje kultury będą mogły zrealizować proekologiczne projekty. To są projekty związane z błękitno-zieloną infrastrukturą, to są projekty związane z bioróżnorodnością. To są projekty generalnie, które mają dostosowywać miasto do zmian klimatu. Czyli możemy sobie na przykład zrealizować zieloną ścianę wewnątrz budynku, ale też możemy na zewnątrz postawić zbiorniki na wodę i zbierać deszczówkę. Ja tak postrzegam w ogóle misję instytucji kultury dzisiaj, że jest to nie tylko instytucja, która serwuje widzom, gościom naszym wydarzenia kulturalne, ale również wyznacza pewne trendy w dbaniu o to, co wspólne, czyli o przyrodę, o ekologię, o stan naszej ziemi. Postanowiliśmy zainstalować na naszym dachu pasiekę. Ona się w tej chwili składa z dwóch uli. Konsekwencją stworzenia tej naszej pasieki była również stworzona wespół z miastem Łąka Kwietna, która jest obok Kapitolu, tutaj od ulicy Świdnickiej. Od 3 marca do końca kwietnia można składać wnioski. Łączna kwota, jaką przeznaczamy na ten program, to jest 100 tysięcy złotych. Każda z instytucji kultury może się ubiegać o maksymalnie 20 tysięcy złotych w ramach jednego projektu.